Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Powiedzieli nam, że jesteśmy zakwalifikowani na wyjazd na wschód. Dokąd? Jak daleko? Na ile? Za co? Powiedzieli, że dowiemy się wszystko w swoim czasie. Straszne warunki były. Tam były straszne warunki. To jest z całej Syberii, tam było najgorzej. Nikomu tego nie życzę, nawet wrogowi. Tak głębokie przeżycie pozostało mi na całe życie. W 1951 roku przeżyła Pani wywózkę na Syberię. Miała Pani wtedy 24 lata. Jak wyglądał tamten dzień? Było to 2 października 1951. O godzinie 3 w nocy przyjechało do nas 2 NKWD-stów i 2 żołnierzy. Powiedzieli nam, że jesteśmy zakwalifikowani na wyjazd na wschód. Dokąd? Jak daleko? Na ile? Za co? Powiedzieli, że dowiemy się wszystko w swoim czasie. Powiedzieli, zakomunikowali nas, co możemy ze sobą zabrać, że na zebranie mamy 2 godziny. Możemy zabrać to, co wchodzi, co można zapakować tylko do worka. Żadnych walizek, żadnych skrzyń, tylko to, co jest, można zapakować do worku. Jakie to były rzeczy? To znaczy ubranie. Wszystko się pakowało, mąkę. Mieliśmy ze 30 kilo mąki, mniej więcej, tylko mąkę. Groch, z kilka misek grochu. I tylko to można było zabrać. Nie wolno było zabrać zboże żadnego, chociaż było tego dużo. Czy nie stawiali Państwo żadnego oporu? Czy nie było przestrzeni do negocjacji, do rozmowy? Nie. Do rozmowy było tylko dlaczego, na jak długo i dokąd. Ale była jedna odpowiedź. W swoim czasie wszystkiego się Czyli dzieje. Żadna odpowiedź? Żadna. Tak, trwało to rzeczywiście 2 godziny. Mama było, no, tato i ja byliśmy do pakowania, zdolni do pracy. Natomiast mama nie była zdolna do pakowania, absolutnie. W jakimś takim szoku była. I powiedzieli, że mamy zabrać żywności na cały miesiąc podróży. I ponieważ u nas nie było chleba, to znaczy chleb był przygotowany do pieczenia, była piec przygotowane było ciasto, ale nie pozwolili nam tego chleba upiec, także wyjeżdżaliśmy bez kromki chleba. Wiem, że sąsiedzi zebrali się w tym czasie i ktoś tam nam dał 2 wiadra kartofli. A kiedy ruszyli już koń, zaczął cała furmanka ta jechała, to sąsiad dogonił i jeszcze nam dołożył wiadro jabłek. Czy sąsiedzi wiedzieli, co się dzieje? Tak, wiedzieli. I wiedzieli, że my wyjeżdżamy bez chleba. Przejeżdżaliśmy przez taką naszą najbliższą wieś. Dałkrze się nazywało. I ludzie wiedzieli. Domy były jeden przy drugim. Wchodzili każdy z kromką chleba. Jeden więcej, drugi mniej. Także przyjechaliśmy tą wieś, to mieliśmy prawie pół worka chleba na podróż. A czy pani i pani rodzice wiedzieli, co się dzieje? Z czym to się wiąże? Co państwa czeka? Czy było jasne, czy nie? Tak, bo wywózki trwały. Były przed tym, wiedzieliśmy, że gdzieś pojedziemy na wschód. A czy w części europejskiej, na północy nas zatrzymają? Czy za Uralu, czy na Kazachstanie, czy na Syberii, tego nie widzieliśmy. Jak wyglądała sama wywózka? Jechaliśmy 12 kilometrów do
stacji takiej tej głównej, trasa była Leningrad, Wilno-Leningrad, taka główna trasa. Na tej trasie tam stały wagony puste i do tych wagonów pakowano ludzi. My mieliśmy szczęście wejść do, to były bydlęce wagony. I mieliśmy szczęście być jako ostatnia rodzina, która tam, którą tam, tam nie było cały dobytek. Te wszystkie tobołki, którzy rolnicy, bo ojciec był rolnikiem, które nam się udało zabrać ze sobą, to wszystko leżało na podłodze i na tym myśmy siedzieli, spali i urzędowali tam. Nie było przejścia między tym. W tym wagonie, to był towarowy wagon, bydlęcy wagon, miał cztery okna, czyli to okna to takie, takie większe szpary, nieoszklone. I no, to było to, że się nie dusiliśmy się chociaż tyle. Była rynienka taka, wiadomo w jakim celu. Potrzeby fizjologiczne. Tak. Czy tam był ścisk? Było 48 osób w tych wagonach. I w tym 12 dzieci, takie do lat 10, a trójka była w piluszkach i przy piersi matki. Z nami jechała taka rodzina, 8 dzieci było i mąż z żoną. Najstarsza córka 18 lat, najmłodszy Jasiu miał 3 miesiące przy piersi matkę miała. Matka wyjeżdżając zostawiła tam w tym miasteczku dwie siostry w wieku 40-45 lat, niezamężne, które miały swój domek, pracowały. I one przyszły i mówią, Emilka, oddaj nam tego Jasia, oddaj, gdzie jedziesz w nieznane, nie wie gdzie ma. Matka mówi, o jeszcze pomyślę, z mężem się tam radziła. Mąż mówi, jak chcesz tak rób, o to jeszcze przez noc pomyślę. I nad ranem, no niestety w każdej chwili mogli nas już ruszyć z tym transportem. I zdecydowała się, że odda to dziecko. Przemycili, dali taki kosz, ona włożyła do tego kosza, to znaczy za oknem ten kosz, za oknem za tą, włożyła tam dziecko i taki dłuższy sznur, bo to wysoko pod sufitem. I ona tak zaczęła powoli opuszczać, nie pozwoliła mężowi. I w pewnej chwili, kiedy już tam ci dotknęli to dziecko, ona powiedziała nie. I zabrała z powrotem. Czyli jednak je i zabrała ze tego sobą. Jasia, tak, 3-miesięcznego. Wiem, że do Krasnojarska dojechała, a jaki był los dalej tego dziecka, to nie wiem. Pierwsze dni nie dostawaliśmy niczego. Potem była woda do spłukiwania i higieny. 4 wiadra na dobę wody. A później była herbata. Taka, do dzisiaj nie wiem, czy to była herbata, czy kawa, jakaś taka brązowa ciecz do picia ciepła. Mówi pani, że dawali tę wodę. Czy tam była jakaś zasłonka? Czy jak ta toaleta wyglądała? Myśmy zrobili takie zasłonki z prześcieradeł. Czyli należało tak, samodzielnie ten, ta rynienka nie wychodziła na zewnątrz. Na zewnątrz takie spłukiwanie było. Jak długo państwo jechali? W samym wagonie bydlęcym jechaliśmy 22 dni. 22 dni? 22 dni, dzień i noc. Wychodziliśmy, rano i wieczór było sprawdzane imiennie nazwiska i sprawdzali, chodzili po wagonach jeszcze. Była możliwość, żeby uciec? Prawdopodobnie, bo mój brat młodszy jechał w pierwszym wagonie, myśmy jechali w 36. Więc z jego wagonu uciekł jeden młody człowiek, jakoś tam się prześliznął przez te w nocy, ale go po 3 dniach wrócili, pobity był cały, tak, bardzo ucierpiał z tego. Czy były jakieś postoje? Czy państwo się zatrzymywali, wychodzili? No, więc były postoje, bo przecież jechała chyba nie elektryczne te, nie wiem jaką wtedy parowozy, jak to były napędzane. No ale postoje na te właśnie, na te pobranie rano i wieczór na początku. Potem, kiedy przejechaliśmy Ural, to już było i 3 razy obiad. I po przyjeździe Uralu zaczęli nas
dawać nam żywność, to znaczy po 2 kromki, chyba już dokładnie pamiętam, rano i wieczór chleba, ta herbata, a obiad był, pamiętam, że były takie słone z beczki wyjęte śledzie, takie ociekające, słone bardzo, nie było czym umyć, tak różnie się jadło to. I czasem zainwestowałem po dwa plasterki żółtego sera, ale to już za Uralem. Jak pani zniosła te 22 dni? Poniżenie. Straszne. Ale cóż, musiałam, rodzice byli starsi, musiałam się trzymać. Jakie były pani zadania tam na miejscu? Po co państwa tam przywieziono? Przywieziono tak jak wszystkich innych do pracy w kołchozie. Ponieważ ja się tym wyróżniałam, że właśnie byłam już dość zaawansowana w tych studiach medycznych. Więc ja od pani razu... Pani była na ostatnim roku już ostatnim medycyny? Roku, tak, wtedy... W Wilnie? W Wilnie. I wtedy właśnie zgłosiłam, powiedziałam, że mi się zgłosiła do Wydziału Zdrowia tam. Pozwolono mi pojechać tam do tego Wydziału Zdrowia i oni bardzo chętnie mnie przyjmą, tylko że ja muszę mieć jakieś dowody tego, co ja ukończyłam, a ja nic nie miałam. I oni powiedzieli, że w każdej chwili mogą mnie przyjąć do pracy i czekają nawet na to, ale ja muszę mieć te dowody z uniwersytetu. I na te dokumenty z Uniwersytetu w Wilnie czekałam pół roku, nawet więcej. Bo ja prosiłam, żeby oni przesłali to w języku rosyjskim już. Mhm. Nie wiem, w końcu aż koleżanka tam poszła i coś tam. Czym więc zajmowała się pani przez te 6 miesięcy? Przez 6 miesięcy, przez 2 miesiące pracowałam w kołchozie jeszcze. Tak jak wszyscy Czyli na czym polegały zadania? Na polu byłam, jakieś konopie były, to zbierałam. Mhm. Potem było chłodniej, to w cerkwi było zboże sypane. To tam to zboże, kręciła maszyna i tam zboże to się czyściło, tak. Ale tam kołchoz był zobowiązany zimą wysłać młodzież, ludzi zdolnych do pracy, do tajgi. Ileś tam osób. No więc naturalnie kto? Litwini i Polacy. Tam było wtedy 20 rodzin gdzieś przyjechało do kołchozu z nami. Z tym było dwie rodziny polskie. I wysłano panią do tajgi? I wysłano mnie do tajgi. I tam właśnie w tajdze zajmowałam się wyrębem lasu. Straszne warunki były. Tam były straszne warunki. To jest w całej Syberii, tam było najgorzej. Może je pani opisać? Tak. W jednym baraku, no ile mogę powiedzieć, no kto widział barak, to wie. Jedna część baraku zajmowała nasz kołchoz. Były tam panie, które gotowały tylko. I w tym baraku była żelazna piec i nary stały, takie 3 na wysokość podstawowe, środkowe i najwyższe. Takie 3 wysokości nary, łóżka, czyli gdzie łóżka, się spało, gdzie się spało tam. Spało się po 2 osoby na tej jednej wysokości. No, ile tam osób było, no trudno powiedzieć, ponad 50 chyba. W tym samym pomieszczeniu gotowały, nie one gotowały gdzieś obok, ale do tej samej była rana, budzili gdzieś godzina, była 5, była zupa z wkładką mięsną. Ja zresztą 2 razy dziennie było to, że nie taka sama, a do lasu brało się do tego chleb, który tam zamarzał, jak paliło się ognisko, to trzeba było na ten chleb odtaić. Czy w tych barakach było przynajmniej ciepło? W barakach było ciepło, ale o co chodziło? Że jak się chodziło do pracy, tam ze 2-3 kilometry do tajgi tej chodziło się i tam się pracowało w śniegu,
pokulane, nieraz wyżej drzewo się spływało, trzeba galej się obrębać i głęboko wchodziło się do tego śniegu, więc całe te spodnie, bo spodnie się pracowało mokre, te galej przynosiło, trzeba opalić, spalić to, więc tam śnieg, tu do ognia i to wszystko było mokre. Jak się wrzucało z pracy, ze 3 km się szło do tego baraku, to ta odzież zamarzała i tak jak się szło, to tak głośno było, głośno, bo spodnie tak ocierało się. A jak pani fizycznie znosiła tę ciężką pracę, te ciężkie warunki? Jaka tam w ogóle była temperatura? Temperatura wtedy, jak była normalna, było 35-45, tak. Jak było 30, to było odwilż, 30 stopni. Polak, Polka nie jest przyzwyczajona do czegoś takiego. Musiało, to było makabryczne, ale mówię, ten pobyt, ciężka praca, jedzenie takie monotonne, bo nie było żadnych warzyw, nie mogli przywieźć, bo to wszystko zamarzało. Jakieś kasze tam takie na wodzie i w klatki mięsa były rzeczywiście. Jeżeli mogę jeszcze powiedzieć, to mięso, te świnie były karmione zbożem, gdzie jakieś były takie chwasty, które powodowały to, że jak człowiek pierwszy raz jadł to mięso, to musiał przechorować. Przez tydzień bolały bardzo mięśnie i wysoka gorączka. Oni wiedzieli, Ruscy też to przechodzili, wszyscy wiedzieli. Raz to trzeba było przechorować. I potem już nabierało się odporności takie. Ludzie się nie wiem, jakie to chwasty to powodowały. Czy to był najtrudniejszy czas? W moim życiu to było najtrudniejsze, ten pobyt w Tajce, takie na warunkach, takie jak wszystkich. To było okropne. Co prawda Litwini to znosili, wiem, dwie siostry, takie godzina 5 rano. Wyruszamy, bo już po śniadaniu ruszamy, idziemy 3 kilometry. One szły i śpiewały święte pieśni. Tak idą dwie siostry. No, kto szedł się modlił, kto szedł spokojnie, różnie to było. Natomiast nasza brygada, moja brygada pracy, tam 3 osoby, ja z Litwinką, tą młodą dziewczyną, którą spalam zresztą na jednym narach. I był ruski Rosjanin, mężczyzna dorosły i my dwie. I on miał obowiązek z nami jakąś normę wyrobić. Ja nie wiem do dziś, jakaś norma trzeba było tego drzewa. Więc on przyszedł, to drzewo spiłował razem z nami, jedno, drugie. To mówi, ja idę na papierosa. I poszedł na papierosa, to jego nie było kilka godzin. A wy musicie te drzewa, wszystkie gałęzie obrąbać i spalić. I on przychodził, był niezadowolony, jeżeli ta praca po kilku godzinach, jeżeli ta praca była nieodpowiednio zrobiona albo niewykonana. Ale po 6 miesiącach pani życie nieco się zmieniło. Nieco się zmieniło właśnie, bo tam do tej tajgi, w czasie tego wyrębu lasu, raz, nie pamiętam, czy raz w tygodniu, czy raz na 2 tygodnie przyjeżdżali z kolchozu tego, od którego pochodzili, przywozili żywność. Przywozili mąkę na chleb, te kasze jakieś tam, mięso przywozili i zostawiali to następnego dnia z powrotem jechali. To było 150 kilometrów. I oni jak przyjechali, przywieźli mnie list, który otrzymali rodzice moje z tymi wszystkimi dokumentami. Moje tam był indeks, były wypisane wszystkie stopnie, jakie miałam zdane, egzaminy i ocena. I wreszcie mogła pani udowodnić, że faktycznie studiuję medycynę. Ja teraz nie był wzięta, wie pan, z takiej tajgi. Boże, w tajdze nie będę musiała pracować, w pochodzie nie będę musiała pracować, zadowolona. I wyruszyłam z powrotem.
zapomniałam naprawdę, że ja powinnam była zameldować u swojego spyskomendanta. Spyskomendant to taki, który nas śledził, nas pilnował. Raz w miesiącu trzeba było list obecności podpisywać. Więc ja nie powiedziałam, nie wolno nam było ruszyć z tego miejsca, gdzie mieszkaliśmy. Zobowiązani wszyscy Rosjanie byli do pilnowania nas, że już nie mieszkamy. A pani o tym zapomniała? Jak to się skończyło? Skończyło się tym, że ja wyjechałam bez pozwolenia i tylko zdążyłam przyjechać. Zostałam aresztowana i 6 dni przebyłam w areszcie za to, że bez pozwolenia przejechałam. Ale zaraz następnego dnia znowu poszłam tam, pozwolono mnie pójść już do Wydziału Zdrowia i mnie zatrudnili. Zatrudnili w tej samej tajdze, w której ja pracowałam. W tej samej tajdze? Jako, powiedzieli, że jako lekarz na początku. Już widziałam minę jej, jaki lekarz, ja nie mam dyplomu. No nieważne, mnie już było wszystko jednakiem, żeby tylko nie do tym. I tam przepracowałam w tajdze 3,5 roku w tajdze. Tam nie mogli nikogo tam zmusić, namówić, nic nie reagowało tych rosyjskich miejscowych lekarzy, żeby ktoś tam poszedł. To było na odludziu. Najbliższy szpital był 80 kilometrów, a mój ten Wydział Zdrowia było 100 kilometrów. Tak, 100 kilometrów. Ale chyba co najważniejsze, nie musiała już pani fizycznie pracować. Nie. Byłam zupełnie zdana na własne siły. Jak udało się pani wrócić do Polski? To był rok 56. I ja poszłam się wykąpać do łaźni miejskiej, bo innych warunków nie było i czekałam tam w kolejce, długiej kolejce. I słysząc to, siedząc tam, słyszę język polski. Ktoś po polsku rozmawiał. Boże, stałam i przysłuchałam, czy ja się nie mylę rzeczywiście po polsku. I zaczęłam z nimi rozmawiać. Okazuje się, że oni już tydzień jechali do Krasnojarska z północy. Tydzień, no i tutaj mają, czekają, z tej okazji korzystają z tej miejskiej łaźni. I powiedzieli, że oni mają zaproszenie od swojej rodziny z Polski i mogą wyjechać. Ale wszyscy mają takie, nie tylko oni, wszyscy. Ja mówię, wszyscy, no tak, wszyscy Polacy nie wiedzą, tylko ale mają wszyscy. To znaczy nie tylko Polacy, ci co do 1939 roku mogli się wykazać obywatelstwem polskim, którzy byli obywatelami Polski. Więc ja wróciłam, zaraz napisałam do rodziców to i ojciec poszedł tam do swojego spycka, na który zapytał się, prawda? Mówi, a kto ci mu to mówił? Mówi, tak, prawda. No i rzeczywiście nam z Polski przysłali zaproszenie, bo jeszcze wtedy tak i myśmy, bo później już bez tego zaproszenia można było wierzyć, że my jeszcze przyjechali tu na to zaproszenie. Na to zaproszenie, do pierwszej, od rodziców do pierwszej stacji kolejowej było tam 60 czy 80 kilometrów. Był bardzo się czysty mróz, 45 stopni, wiem, że jechałam na ciężarówce, tam coś rodzice wzięli, jakieś takie resztki, co mieli. Ja już nie mogłam w stanie zejść, mnie ściągnęli z tej ciężarówki. Ojciec z matką byli w szoferce, tak się nazywa to? Tam, w kabinie. Tam, w kabinie tej kierowcy, tak. Tak nazywali się. No i potem stamtąd to była boczna, a potem stamtąd dojechaliśmy do tej transsyberyjskiej kolejki, Moskwa, Władywostok. No i do tej, i tam czekaliśmy chyba 3 dni, nie pamiętam. Na miejsce, bo nam trzeba było mieć trzy miejscówki. Inaczej nie można było mieć 3 miejscówki. A ponieważ to było tu zaraz za Krasnojarskiem, więc wszystkie te miejscówki były wykorzystane w Krasnojarsku. Nam jedna, dwa i znowu miejsca są, więc a nam 3 potrzebne. I tak czekaliśmy, aż to... I co jeszcze zapamiętałam z tej podróży, to
właśnie jak weszli w Trespolu do wagonu polskiego i zobaczyliśmy kolejarzy, tu orzełek był polski i kolejarz nas przywitał, witamy was w kraju. Płacz! Z radości. I dojechaliśmy do Białej Podlaski, była tam punkt repatriacyjny. O godzinie 56 rok, 31 grudnia o godzinie 23 byłam w Białej Podlasce. Pamięta pani dokładnie. Tak. Jak doświadczenie zsyłki wpłynęło na pani dorosłe życie? Nikomu tego nie życzę, nawet wrogowi. Tak głębokie przeżycie pozostało mi na całe życie. Nawet teraz, po nocach mi się śnią to. Dlatego uważam, że nie można żadnemu człowiekowi tak ubliżać, że za tą polskość, za tą Polkę ja o wiele więcej wycierpiałam i poniosłam szkód. Bardzo uprzejmie dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Nie tylko w swoim imieniu, także w imieniu widzów. Bardzo ojej, proszę. Ojej, jakie dziękuję, bardzo dziękuję. Ojej, tego się nie spodziewała. Dobrze, miało czerwone, no ślicznie.